Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dziś witam Was z mojej kuchni, bo to będzie dzisiaj taki vlog o gotowaniu. Pomysł na ten dzisiejszy filmik może nie jest zbyt odkrywczy, bo tak jak mówiłam w shortcie, pomysł na dzisiejsze gotowanie jest w zamrażarce, a chodzi dokładnie o mięso gotowane z rosołu. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię rosół, ale robię go bardzo rzadko. I ten rosół ja nazywam świętą zupą, czyli tak jakby można powiedzieć, że od Wielkiego Święta ten rosół przygotowuję. Dla mnie dobry rosół musi się składać z kilku gatunków mięsa, dużej ilości jarzyny i wtedy ten rosół ma i smak, i zapach. I właśnie problem zaczyna się w momencie, kiedy coś trzeba z tym gotowanym mięsem z rosołu zrobić. Ja nie jestem jakąś fanką mięsa takiego gotowanego z rosołu, zjem go, można powiedzieć, w pierwszy dzień, jak ten rosół jest świeży, ale potem już nie mam na to ochoty i tak samo moi domownicy również nie są fanami mięsa gotowanego. Dlatego problem się rodzi w momencie, kiedy ja zbieram do zamrażarki to obrane mięso. I wtedy poświęcam, tak jak na przykład dziś, cały dzień na zrobienie różnych rzeczy z tego mięsa. Dlatego ten rosół jest właśnie u mnie świętą zupą, bo oprócz tego gotowania rosołu jeszcze muszę poświęcić jeden dzień na zrobienie czegoś tam. Ja wiem, że to potem ułatwia pracę, bo są przygotowane różne produkty, wyciąga się i robi. Ale ja nie lubię robienia niektórych rzeczy na zapas. Lubię sporo rzeczy robić na bieżąco, ale nie mam innego wyjścia. Tego mięsa trochę się nazbierało, więc dziś postanowiłam, że zrobię z tego coś. Pomysł oczywiście nie jest odkrywczy, bo myślę, że większość pań, które gotują, to z takiego mięsa przygotowują pierogi, krokiety i ja też tak dzisiaj zrobię. Dołożę jeszcze parę takich klusek nadziewanych mięsem. I zobaczycie, jak ja to pokrótce robię. Pomysł właśnie na ten dzisiejszy filmik zrodził się dlatego, że jestem i babcią i wykorzystuję to, co mam w zamrażarce. Muszę to po prostu przerobić, żeby mi się nie gromadziło. I tak jak to w życiu bywa takich właśnie gospodyń domowych, od czasu do czasu muszą poświęcić trochę czasu na zrobienie takich rzeczy, bo robienie pierogów, krokietów czy coś jest mimo wszystko pracochłonne. Najpierw trzeba oczywiście przygotować do tych wszystkich rzeczy farsz, a potem to robić. Ja Wam nie będę pokazywała takiego efektu, jak się to podaje, dlatego że ja będę przygotowywać to i będę pakować do woreczków strunowych, które będę potem zamrażać. Pierogi to chyba, jak większość osób wie, jak się robi. Pewnie jak będę wykonywać, to Wam też jeszcze tam coś pokażę. Ale skupię się na przykład na kluskach. Te kluski ja robię troszeczkę inaczej, bo robię z ziemniaków gotowanych i z ziemniaków surowych, tartych, z taką niewielką ilością mąki ziemniaczanej. Ja takie lubię. Oczywiście można tu zrobić na przykład kluski takie, jak są na kluski śląskie, tylko ziemniaki gotowane i mąka ziemniaczana. Ale ja mam ochotę dzisiaj na taki troszeczkę inny smak i właśnie z części tego farszu zrobię parę takich właśnie klusek. Te rzeczy, które dzisiaj sobie przerobię, wykorzystam to potem jako szybkie obiady. Na pewno jeszcze sobie pomroziłam w lodówce różne owoce, więc na pewno jeszcze będę robiła coś z owocami. Myślę, że na pewno pierogi, bo trochę mam zamrożonych jagód, jeszcze jakieś tam owoce, więc tego typu, jak już będę robiła z jagodami, to może pójdzie jeszcze z serem, może pójdą jakieś ruskie. No zobaczymy. To już ile będzie na to czasu,
to wtedy na taki odcinek sobie pomyślę i zrobię. Ciekawa jestem, czy Wy takie właśnie mięso gotowane z rosołu lubicie? Lubicie jeść, czy po prostu lubicie przetwarzać tak jak ja? Zostaje Wam nadmiar, mrozicie i potem z tego coś robicie. Jakie macie pomysły na wykorzystanie takiego mięsa gotowanego? Czy robicie to, co ja, czy jeszcze jakieś inne pomysły? No jestem sama ciekawa, co w komentarzach napiszecie, bo ja chyba ciągle szukam nowych takich inspiracji, nowych pomysłów. No tu się skupiłam po prostu tylko na rzeczach, które robię najczęściej i dlatego Wam to dzisiaj po prostu pokażę. Więc zapraszam Was do mojej kuchni i bierzemy się do pracy. Mam tu prawie całą miskę mięsa właśnie rosołowego. Jest tutaj trochę indyka, trochę kurczaka i trochę mięsa wołowego. Mam tu już przygotowaną miskę, maszynkę do mielenia i za chwilę całe to mięso zmielę. Popatrzcie, tu mam już zmielone to mięso gotowane, ale zmieliłam sobie również trochę białej gotowanej kapusty. Zostało mi trochę tej kapusty, jak robiłam gołąbki, czyli ten środek. Ja go pokroiłam i zamroziłam, bo wtedy nie był mi potrzebny, a teraz to wykorzystam. To mięso tutaj w tej misce będę doprawiała boczkiem, smażonym boczkiem. Mam tutaj taki boczek w taką kosteczkę. Jeden mam już otwarty, więc go zużyję i trochę z tego drugiego opakowania dodam. I jak podsmażę ten boczek, dam pokrojoną cebulkę. I tym właśnie będę doprawiała to mięso. Ja lubię ten posmak takiej wędzonki, dlatego daję. Można oczywiście to pominąć i zrobić bez. Ale ja właśnie dodam tego boczku, bo lubię. Tą kapustę, którą tutaj zmieliłam, do tej kapusty dołożę trochę tego mięsa mielonego, gotowanego. I przyprawię, i to będzie farsz do moich krokietów. Z reszty tego mięsa, resztę tego mięsa wykorzystam właśnie do pierogów i do kartaczy, klusek z mięsem, jak kto to nazwie. Boczek mi się już smaży, a mięso doprawiłam solą, pieprzem, majerankiem i słodką papryką. Tak samo doprawiłam ten drugi farsz i za chwilę, jak się boczek ładnie wytopi i podrumienię cebulkę, to dołożę tutaj do tych obu farszów. Boczek z cebulką już podsmażony, przełożyłam do obydwu misek. Za chwilę to wymieszam i farsz będzie gotowy do dalszej pracy. Obydwa farsze są już przyprawione i gotowe. Jedne, żeby zrobić z nich krokiety, a drugie pierogi i kluski z mięsem. Przygotowuję teraz ciasto na naleśniki. Mam tutaj mąkę, 4 jajka. Wlewam tutaj jeszcze mleko. I za chwilę mikserem to wszystko zmiksuję i będę mieć ciasto do smażenia naleśników na krokiety. Ciasto już gotowe. Chwilę jeszcze poleżakuję i za chwilę będę smażyć naleśniki. Naleśniki usmażone, farsz przygotowany, za chwilę robię krokiety. Krokiety już zrobione, wyszło 8. Zostały mi jeszcze 3 naleśniki i myślę, że zrobię je z serem. I teraz te krokiety będę pakować po 2 do woreczków strunowych, które mam z Ikei. No i sami widzicie, że będą 4 obiady. Krokiety zapakowane, naleśniki również, za chwilę powędrują do zamrażarki. Przygotowuję teraz ciasto na pierogi. Mam tutaj mąkę, dałam sobie 2 żółtka, masło. Mam tu przygotowaną ciepłą wodę i zaraz będę robić z tego ciasto. Ja do ciasta zawsze daję żółtka, ale oczywiście można ciasto zrobić i bez jajek. Ja lubię po prostu ten żółciejszy kolor ciasta. Dlatego daję. Ciasto już przygotowane. Za chwilę przykryję ściereczką, a część ciasta będę już rozwałkowywać.
Przygotowałam już ciasto za chwilę do lepienia, ale powiem Wam, że wykrawając krążki z tego ciasta, pomyślałam sobie, że robię to szklanką, którą mam od wielu, wielu lat u siebie w domu. I to jest taka szklanka z bardzo cienkiego szkła, z takimi złotymi elementami. Taki komplet dostałam w dzień ślubu. Dawniej, pod koniec 70. lat, bardzo modne było dawanie prezentów na ślub. Wtedy było bardzo mało różnych rzeczy przydatnych młodemu małżeństwu, więc większość gości weselnych kupowała prezenty. I ja właśnie dostałam taki prezent, który się składał z kieliszków do wódki, z kieliszków do likieru, z kieliszków do wina, z literatek i właśnie z takich szklanek. Tego było po 12 sztuk. Do dzisiejszego dnia została mi ta jedna, ale lubię ją i żal mi było, gdyby się potłukła. Ma bardzo cienki rant i bardzo fajnie wykrawa się właśnie tą foremkę do tych pierogów moich. Ja wiem, że jest mnóstwo różnych gadżetów i pewnie każdy ma jakiś inny do wykrawania tych foremek, ale ja uwielbiam tą szklankę. Nie wiem dlaczego bardzo dobrze mi się tą szklanką wykrawa. Te foremka, ta szklanka nie jest zbyt duża, więc te pierogi też nie będą jakieś ekstra wielkie, ale po prostu lubię ten niewielki kształt, bo to będą, jak ja to nazywam, na dwa razy. Więc taka myśl mi przyszła właśnie przy wykrawaniu, że za chwilę będę lepić, ale od początku, jak tylko zostałam mężatką, właśnie tą szklanką wykrawam te krążki. Bardzo, bardzo to lubię. Pewnie każdy z Was ma jakiś inny gadżet. Ciekawa jestem, czego Wy używacie do wykrawania takich foremek. Więc teraz odkładam szklankę i biorę się za wykładanie farszu. Nakładam sobie farsz na te foremki. Ja nakładam dość dużo tego farszu, bo tak jak mówię, moje pierożki nie będą zbyt duże. Ja nie bawię się w jakieś takie, powiem Wam, ozdobne elementy, zwykłe, proste zlepienie i po prostu tyle. Myślę, że tak wystarczy, ale oczywiście jak ktoś potrafi, wiem, że różne można tam warkoczyki robić, można to przygnieść jakoś widelcem, żeby było ozdobnie. Ja się, powiem Wam szczerze, nie bawię w takie, bo to uważam, może efekt fajny, ale dodatkowa robota. Ja już chyba jestem w takim wieku, że tej roboty nie muszę sobie dokładać, wystarczy mi, że zrobię właśnie te pierożki. Więc jeden za drugim powoli sobie sklejam i jak zrobię wszystkie, to Wam pokażę, ile wyszło. Oczywiście nie zrobiłam z całego tego farszu, nie będę robić z całego tego farszu, bo część tego farszu postanowiłam wykorzystać właśnie do tych klusek nadziewanych. Zobaczymy, jak te kluski mi wyjdą. Dlatego część tego farszu odłożyłam sobie, więc tylko z tej części, którą tutaj mam, zrobię te pierogi, bo ciasta mam dość dużo, więc myślę, że wystarczy. I za chwilę Wam pokażę. Pierogi zrobione, tyle ich wyszło. Za chwilę będę je gotować. Pierogi już ugotowane, teraz będą stygły i będę je porcjować i mrozić. Mam tu przeciśnięte przez praskę ugotowane ziemniaki. Nie mam ich dużo, ale nie wiem, czy wszystkie wykorzystam. A tu mam ziemniaki obrane i będę zaraz ścierać je na tarce. Dałam tutaj właśnie te ziemniaki przeciśnięte przez praskę, ale nie dałam ich wszystkich. Tu są ziemniaki te surowe, tarte. Też je odcisnęłam przez gazę. Dałam trochę mąki ziemniaczanej i tą skrobię, która została po odlaniu. Teraz to wszystko wyrobię, zrobię z tego ciasto i będę formować kluski.
Ciasto wyrobione, uformowałam sobie taki długi wałek, będę go kroić i nadziewać mięsem. Zobaczcie, ja sobie tu już rozpłaszczyłam taki jeden kawałek i będę nakładać tutaj farsz mięsny i będę to wszystko zalepiać. Jak to wszystko zalepię, to uformuję taką właśnie kluskę. Jeszcze tu z tej strony. I teraz taką kluskę sobie formuję, lekko ją spłaszczę i będzie gotowa do gotowania. Tych nadziewanych klusek nie wyszło dużo, bo tylko 10 sztuk, ale myślę, że to wystarczy. Teraz nastawiłam wodę i za chwilę będę je gotować. Popatrzcie, kluski są już ugotowane, teraz będą stygły i też pójdą do zapakowania. Wszystko przygotowane do pakowania, tu mam pierogi, a tu są już kluski z mięsem i za chwilę będę szukać miejsca w zamrażalniku, żeby to wszystko poukładać. I koniec pracy na dziś. Sami widzieliście, że prace zakończone i muszę Wam się przyznać, że wykonywanie tego wszystkiego zajęło mi naprawdę cały dzień. Dziś jest taka pogoda upalna, duszna, taka można powiedzieć przed deszczem, dlatego też nie wychodziłam na dwór, tylko wykorzystałam ten czas właśnie na zrobienie tych rzeczy, bo to jednak pracochłonna rzecz. Pewnie jeszcze takich vlogów z przetwarzaniem jakichś, myślę, owoców, bo też tego sobie trochę pomroziłam, na pewno jeszcze będą. Myślę, że będą to jakieś pierogi, oprócz na przykład pierogów z jabłkami czy z jagodami, mogą to być jeszcze pierogi z serem, czyli takie wersje na słodko. Moje wnuki bardzo lubią, jak przychodzą, to zawsze taki niewielki zapasik trzeba mieć, bo czasem mają takie różne smaczki i no i babcia musi być przygotowana na taką szybką zmianę, bo czasem właśnie tego potrzebują. Kochani, bardzo zachęcam Was do komentarzy. Piszcie o Waszych pomysłach na wykorzystanie właśnie czy takiego mięsa gotowanego, czy jakichś innych rzeczy, czy na przykład owoców, może podpowiecie, co można zrobić na przykład z owocami, żeby potem można było te gotowe produkty zamrozić. Będę ciekawa, co napiszecie, a dziś dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Miło było się z Wami spotkać. Zachęcam Was do łapek w górę, zachęcam do komentarzy. Piszcie, kochani. Zostawiajcie ślad, że tu byliście i widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękuję, do widzenia.